Nazywam się Andrzej Pilipiuk, pozdrawiam z warszawskich targów książki. Chciałem zaprezentować moje najnowsze dzieło Wampir z KC, trzeci tom przygód wampirów z warszawskiej Pragi. Fabuła dzieje się na przełomie epoki komuny i postkomuny. I oczywiście moje biedne wampiry jak zwykle mają przechlapane, jak zwykle mają pod górkę, jak zwykle moczą się w różne dziwne interesy. Nie ma tu nikogo dobrego, wszyscy są źli, wszyscy są skorumpowani. Wszystko cuchnie tak, jak cuchnął PRL. Znaczy, trudno powiedzieć, jaka książka powinna być pierwsza przetłumaczona na te obce języki. Wydaje mi się, że przydałoby się coś ponadczasowego. Może jakiś fragment Ewangelii z przesłaniem o miłości, przyjaźni, pokojowej współpracy. Może trzeba byłoby sięgnąć do jakichś arcydzieł naszej poezji, jeśli oni zrozumieją poezję. To będą obcy. Nie wiem, czy oni w ogóle zrozumieją na przykład naszą muzykę. Przydałoby się zaprezentować jak z najlepszej strony, więc absolutnie moje dzieła tutaj nie wchodzą w grę. Znaczy, powiem tak, myśląc jakoś tam o ekranizacji przygód Jakuba Wędrowycza, myślałem, że fajnie byłoby osadzić w rolach głównych Himmelsbacha i pana Kobuszewskiego. Oczywiście w tym momencie jest to niemożliwe, ale jeszcze 5-6 lat rozwoju technik komputerowych i to możliwe będzie. Natomiast nie potrafię powiedzieć, jaki reżyser mógłby się tego podjąć. Na pewno musiał być ktoś z niemałym poczuciem humoru, ktoś, kto potrafiłby oddać taki prześny wiejski klimat. Natomiast myśląc o ekranizacji, no wiadomo, Wędrowycz, z tego byłaby fajna komedia. Natomiast myślałem, że warto byłoby zekranizować opowiadanie o Robercie Stormie. Byłyby ładne, estetyczne, z przesłaniem. Dla warszawiaków, myślę, jak znalazł. To jest dobre pytanie. Myślę, że przede wszystkim każdy bez wyjątku powinien sięgnąć po słownik ortograficzny, bo jak potem czytam w necie różne wpisy, to włosy mi dęba stają. Chociaż sam mam dysortografię, to jednak ludzie w tym momencie już tak szaleją, tak brawurowa jest pisownia, że groza bierze. Znaczy, ja uważam, że absolutnie nie powinno się czytać 95% polskiej literatury współczesnej, bo ile razy próbowałem sięgnąć po coś spoza fantastyki, tyle razy się parzyłem. Także tu uważam, że fantastyka jest literaturą w miarę bezpieczną. Natomiast nurt główny, to dla mnie tam siedlisko szatana i jego grafomanów, i nie znalazłem żadnej fajnej książki od wielu lat, którą mógłbym tak z czystym sumieniem polecić. Znaczy, powiem tak, nie znam dobrze obecnego kanonu lektur. Wydaje mi się, że prezentowanie dzieciom fantastyki na przykładzie Lema jest przydatne, bo wiadomo, jest to pewien klasyk polskiej fantastyki, klasyk polskiej literatury już w tym momencie. Natomiast uważam, że Lem powinien być omawiany dopiero w liceum. Natomiast dla dzieci w podstawówce, w gimnazjum, no gimnazjów już nie ma, dla dzieci w podstawówce przydałaby się jednak fantastyka trochę lżejsza. Z tego, co wiem, książki Rafała Kosika jakoś tam się nieśmiało wkradają na te listy lektur, więc myślę, że to jest dobry kierunek. Swoich dzieł dla dzieci raczej znów nie będę polecał, bo to taka literatura trochę prześna, trochę okrutna i trochę siermiężna zarazem. Także, nie wiem, może Tkacz iluzję Wybiało-Łęckiej. To jest kawałek bardzo dobrej literatury i to myślę, by do młodzieży trafiło. Czy wydaje mi się, że jest taka potrzeba w ludziach troszeczkę zapańszczenia, pokazania się, że jest się ciut bardziej kulturalnym niż się jest w rzeczywistości. I z reguły tutaj padają, jeśli się zapyta ludzi, co tam czytali, no to padają jakieś odpowiedzi z klasyki, że albo Mickiewicz, albo Sienkiewicz. Tym się warto zawsze jeszcze pochwalić. Ciągle jest w ludziach takie potrzeba udowodnienia, że się czytało tych naszych wieszczów narodowych. No. Ja czytałem, a szło mi jak po grudzie, szczerze powiedziawszy. No, tu się przyznaję bez bicia. I nie wszystko przeczytałem. Znaczy, powiem tak, warto czytać, bo ci, co czytają książki, za kilkanaście lat wy***ą tych, którzy nie czytali. Ci, co czytają książki, kiedyś będą rządzili głąbami, którzy nie czytali. Wydaje mi się, że rozwój wyobraźni spowodowany lekturą jest
tak duży, że daje pewną przewagę na starcie, która pozwala niwelować przewagi tych, którzy książek nie czytali, a na przykład mieli pieniądze. Ja czytałem i dobrze na tym wyszedłem. Znaczy powiem tak, mam trochę takich ulubionych książek, do których co jakiś czas wracam. Na przykład jest taka mocno zapomniana powieść Gagatek gruzińskiego pisarza Nodara Dumbadze, którą kocham od dzieciństwa i faktycznie do niej wracam. Czasem lubię sobie poczytać opowiadania Jarosława Grzędowicza, czasem lubię poczytać książki Marka Huberata. To są takie książki, które dają mi do myślenia i w zasadzie za każdym razem jak czytam już sobie znane rzeczy, to odkrywam w tym coś nowego. Coś, co mi pozwala spojrzeć na tą lekturę jeszcze z innej strony. Pozdrawiam czytelników z warszawskich targów książki. Niech moc będzie z waszymi kieszeniami.